Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Rolnictwo ekologiczne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dystrybucja polega na dostarczeniu produktów klientom w takim czasie i miejscu, aby mogli je oni korzystnie nabyć. Do tego niezbędne są właściwe kanały dystrybucji, tak zwane ogniwa, osoby, instytucje, za pośrednictwem których dokonuje się przemieszczenia produktu między producentem a konsumentem. Podstawowy podział kanałów dystrybucji obejmuje kanały bezpośrednie, kiedy producent sam sprzedaje swoje produkty, kanały pośrednie, kiedy producent korzysta z pomocy innych osób czy instytucji w celu sprzedaży swoich produktów. Dotychczas w większości krajów najlepsze efekty zagospodarowania produktów ekologicznych zapewniają następujące kanały dystrybucyjne: bezpośrednia sprzedaż indywidualnym konsumentom, bezpośrednia sprzedaż do specjalistycznych sklepów i restauracji, sprzedaż przetwórcy posiadającemu certyfikat, sprzedaż w ramach organizacji zrzeszającej producentów produktów ekologicznych, sprzedaż do wyspecjalizowanego posiadającego certyfikat hurtownika. Typowe kanały dystrybucji, dzięki którym konsumenci mogą dotrzeć do produktów ekologicznych, obejmują rynki lokalne oraz specjalistyczne rynki ekorolnicze, sklepy z żywnością ekologiczną, przydrożne stragany w regionach wiejskich, zakupy bezpośrednio w gospodarstwach, dostawy pod wskazany adres lub do punktów zbiorczych na zamówienia składane drogą internetową, a także sprzedaż abonamentowa. Konsumenci produktów ekologicznych mogą dokonywać zakupów nie tylko u rolnika w gospodarstwie, ale też zamawiając produkty przez internet czy korzystając z usługi abonamentowej. Płacąc wcześniej za paczkę zawierającą określone ilości dóbr, często są to regularne dostawy. Wielkopowierzchniowe sklepy ogólnospożywcze to dominujący kanał dystrybucji ekologicznej żywności na rynkach dojrzałych, na przykład w Niemczech. W Polsce obroty w dużych supermarketach są niewielkie. Wynika to z niskiej podaży produktów ekologicznych, szczególnie przetworzonych, oraz z krótkiej historii działania sklepów wielkopowierzchniowych. Prawie 47% konsumentów uważa, że miejsce zakupu również determinuje ryzyko związane z zakupem żywności, a za miejsce najbardziej ryzykowne uważa zakupy w hipermarketach. Równocześnie sprzedaż w supermarketach stwarza wymagania, które często dla drobnych producentów są niemożliwe do wypełnienia. Wymagają one dużych partii jednorodnych jakościowo dostaw produktów. Dostawy te muszą być terminowe. Z drugiej strony supermarkety to ogromna szansa na dotarcie do masowego konsumenta, do którego nie udałoby się dotrzeć przez sprzedaż bezpośrednią lub sklepy specjalistyczne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.